Witam Państwa. Nazywam się Władysław Tyrański. Jestem przewodniczącym Stowarzyszenia Dom Prywny, które zorganizowało to spotkanie. A spotkanie będzie poświęcone oczyszczalni ścieków w Przeginii, mówiąc ściśle modernizacji tej oczyszczalni, która wchodzi już w fazę projektową. To już jest kolejne spotkanie. Spotykaliśmy się już na jesieni z panem Pawłem Kotulą. Przedstawię naszych gości, mianowicie pan Paweł Kotula, kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czernichowie, pan Zbigniew Mucha, projektant modernizacji oczyszczalni w Przeginii i projektant oczyszczalni w Wołowicach. Tak? Dobrze mówię? Pan Tomasz Janas, technolog oczyszczalni w Wołowicach. I na końcu pan Stanisław Bartnik, nasz współmieszkaniec, mieszkaniec Przeginii, no można powiedzieć nasz członek i nasz ekspert od oczyszczalni ścieków, dlatego że takim szczęśliwym dla nas trafem pan Bartnik jest inżynierem właśnie od oczyszczalni. Także tutaj liczę na mocne jakieś, no, mocną analizę, jeśli chodzi o sam projekt. I plan dzisiejszego spotkania będzie taki, że na początku pan Zbigniew Mucha przedstawi założenia projektowe tego przedsięwzięcia, a potem rozdamy ankietę, w której prosił będzie Państwa o opinię na temat tej oczyszczalni. Chodzi o kryteria, jakie przyjąć przy przystępowaniu do tego projektu. Sprawę jeszcze wyjaśnimy, to tylko sygnalizuję. Natomiast jest pewne utrudnienie, mianowicie, które wpłynie na przebieg naszego spotkania. Pan Zbigniew Mucha, no, nie ma, że tak powiem, miłości do kamery i prosił, żeby jego wystąpienia nie nagrywać. W związku z tym nie będziemy tego robić. Uszanujemy to, natomiast podejrzewam, że będą do niego pytania i wtedy on na te pytania odpowie na końcu spotkania. Czyli, bo oczywiście będziemy prosić pana Pawła Kotulę o sporo informacji, jak myślę, więc potem będą pytania do pana Muchy, oczywiście pytania do pana Kotuli mogą być na bieżąco. Nie wiem, czy to już wszystko, chyba tak. No, czyli poprosimy pana Zbigniewa Muchę o przedstawienie założeń projektu, bo to chyba raz drugi. I teraz mamy taką kanwę pytań do pana Pawła Kotuli, który reprezentuje tu gminę, bo te założenia projektowe są z natury rzeczy, jakby innego rodzaju relacją niż to, co zamierza inwestor. Bo on może albo świetnie zrealizować te założenia, albo może je ograniczyć. No, bardzo dużo może tu zrobić. I tu właśnie zwróciłbym się do pana na początek z tymi trzema pytaniami, które były w zawiadomieniu. Bo to są takie hasła, które dla nas są, no, próbowaliśmy ująć tę tematykę, żeby z naszego punktu widzenia. I doszliśmy do wniosku, że niewątpliwie takimi parametrami jest wydolność sieci kanalizacyjnej. Czyli zbudujemy sobie oczyszczalnię na pewien określony pułap tych ścieków, które ta kanalizacja doprowadzi, bo następny etap to jest budowa nowej kanalizacji, ale to już jest właśnie pytanie, czy coś takiego jest przewidywane, czy w ogóle jakby zamykamy się w obrębie tego, co jest, tej sieci, która jest. Drugie pytanie, które częściowo u pana się pojawiło, jeżeli ma być bezpieczna oczyszczalnia, no to co z dzikimi ubojniami i wszystkimi nielegalnymi ściekami, które szkodzą całemu przedsięwzięciu.
one, pan słusznie zauważył, nie powinny być, ale one będą. I teraz, jeśli przymkniemy na to oko i powiemy, ich nie powinno być, nas to nie interesuje, to przedsięwzięcie no, nie, może być niebezpieczne, czyli nie może być bezpieczne. Problem jest trudny, no bo niby dlaczego gmina ma uwzględniać nielegalne ścieki? No ale to jest też pytanie do gminy, czyli do pana Gotuli. I ostatnia kwestia, będzie rozwijało się budownictwo. Kraków się przybliża do Czernichowa, do Rybnej, do Przegini. Jaką tu perspektywą operujemy? No, myśmy tak pomyśleli właściwie tak realnie, to jest kwestia jednego pokolenia, 20 lat. Dalej jakby się nie planuje, ale chcemy zapytać o to gminy. Na ile pokoleń ona planuje? Czy na jedno, czy na pół, czy na trzy? To są jakieś perspektywy. Być może ja nie znam tego jeszcze. Należałoby to szukać odpowiedzi w studium zagospodarowania przestrzennego. Ale nie wiem, czy takie jest. Nie dotarłem. Być może pan tutaj wie więcej na ten temat. Także z tymi pytaniami zwracamy się do pana, a potem będą już pytania z sali o szczegóły właśnie, dowożą, nie dowożą. Jest okazja, żeby to sobie wyjaśnić. Ja dam panu mikrofon, żeby to nagrywać. Nie. On jest na uwięzi. Tylko bliżej. To może pan się przesunie po prostu. Na początku na pewną rzecz muszę sprostować. Jest pewnie jakieś nieporozumienie. Jestem kierownikiem Zakładu Gospodarki Komunalnej, czyli ja reprezentuję eksploatatora. No tak, ale to jest. Czyli nie jestem akurat inwestorem jest gmina, także samą inwestycją zajmuje się Wydział Inwestycji Urzędu Gminy Czerników. My jesteśmy eksploatatorem. Natomiast jak najbardziej jesteśmy zainteresowani rozbudową. I tutaj, mówię, tu my nawet będziemy w sporze, jeśli gmina by chciała wprowadzać jakieś oszczędności, bo nam zależy, żeby ta oczyszczalnia działała jak najlepiej, prawda? Także mówię, kwestia oszczędności, no to tutaj nie. To może przy okazji pokazałby pan różnicę między inwestorem a eksploatatorem, że jaka rola przypadnie inwestorowi, jaka panu. Żeby trochę ściślej, bo może to jest istotna sprawa. Inwestor nadzoruje etap projektowania, etap budowy i później po zakończeniu tej inwestycji przekazuje nam do eksploatacji. A no właśnie. Taka jest tu procedura. Czyli nam brakuje inwestora tutaj. No ale to może na jeszcze. Na ile ja tutaj wiedzę będę miał, jak najbardziej się z państwem podzielę. To może ja uprzedzę, że może na inwestora przyjdzie jeszcze czas, dlatego że zamierzamy jako stowarzyszenie być stroną w postępowaniu o pozwolenie na budowę, więc Na pewno to się. No mam nadzieję, że tutaj projektant właśnie rozwiał te pewne wątpliwości, no bo decydujący jest tutaj projekt i te założenia projektowe. Czy jeśli chodzi o przepustowość oczyszczalni, jeśli chodzi o uwzględnienie właśnie tych ścieków, tych nielegalnych zubojni, to wszystko musi być uwzględnione, prawda, w bilansie, który robi projektant, fachowiec tak naprawdę. No nie inwestor, też tylko projektant, osoba do tego powołana i uprawniona. No właśnie, ale no bo tutaj no nasza wiedza nie jest wielka. Tutaj dowiadujemy się w trakcie, bo wydawało mi się, że no być może to jest obopólna relacja. Kluczową sprawą jest przepustowość, prawda? Kto to ustala? Ile nam potrzeba oczyścić tych ścieków? No to na pewno nie jest tak, że przepustowość ustala inwestor. No to jest zupełne nieporozumienie. Przepustowość ustala się z wyliczeń, które robi projektant z pewnych założeń. Tutaj tak jak projektant wcześniej powiedział, czy to będzie prawda ilość gospodarstw podłączonych, ilość gospodarstw podłączonych perspektywicznie i ewentualnie ładunek ścieków, czyli te ścieki, prawda, dowożone, znaczy nie dowożone, tylko ścieki zupełnie nielegalne, które jakby zwiększają ten ładunek. Czyli to są pytania do projektanta? To są zdecydowanie pytania do projektanta. My dostajemy projekt, oczywiście. Tam jest robiony bilans, tam jest szacowana, prawda, ilość tych ścieków, również perspektywiczna i na to jest projektowane oczyszczalnie.
No, czy... Aha, no ale to podejrzewam, że na pewno musicie też to sprawdzać, bo na przykład plany rozwojowe gminy, czy wielkość sieci, no to mnie się to kojarzyło z gminą. Jak najbardziej. My to później dostaniemy do zaopiniowania. Tutaj wiadomo, że współpraca jest pełna z projektantem. Natomiast mówię, wynika to z obliczeń, które prowadzi się do projektu. No właśnie, w takim razie, czy możemy na tym etapie powiedzieć, jak duża to będzie oczyszczalnia, na jaką przepustowość? Żebym się tu nie pomylił, projektant na pewno mnie poprawi. W tym momencie mamy zaprojektowaną przepustowość 450 metrów. Tak. Na dobę średnio, natomiast w tych założeniach wstępnych jest około 1130, tak? W tych pierwszych dokumentach, które, czyli ponad dwukrotnie jest ta przepustowość zwiększona. No właśnie, no bo tutaj już jest pierwsze z tych kategorii pytań, jakie przyjęto kryterium? To pomnożono przez 2,5. No to myślę, że poprosimy jeszcze później projektanta o doprecyzowanie, jak mówię, jak robi się bilans, no bo to jest fachowiec rzeczywiście. Czyli jeżeli chodzi o eksploatatora, użytkownika, to rozumiem pełne zaufanie do projektanta, tak? Ograniczone. Można jedno podanie. Tutaj mówię, projektant robi obliczenia. No rozumiem. My to weryfikujemy, jak najbardziej. No bo jeżeli weryfikujecie, no to jest też pytanie do pana, to jakie przyjmiecie kryteria tej weryfikacji? No bo to niestety w obie strony działa, no bo projektant proponuje wam tutaj 1100, prawda? No dobrze, ale projektant nie proponuje tego tak po prostu, że on sobie wymyśla 1100, tylko załącza do tego stosowne obliczenia, czyli z tych obliczeń wynika, prawda, jaką on ilość przyjął ścieków bytowych od mieszkańców, jaką ilość ścieków ewentualnie tych... Czyli wy będziecie sprawdzać te obliczenia. Czyli takie opracowanie będzie przedstawione, prawda? Mam pytanie, czy w tej chwili w ogóle pan wie, ile ścieków przepływa na dobę przez oczyszczalnię? No proszę pana, my to musimy mierzyć, no, my to pytanie. No to pytam, bo pan mówi, że będzie z projektu to wynikało. Ja rozumiem, że w chwili obecnej wiemy, ile przepływa. Ale pan pytał oczyszczalnie rozbudowane. Bieżące. To pan teraz czytał te tak, tak, bieżące teraz. Około 400 metrów. 400. Średnio. Przy takiej pogodzie mówię, że zapadowej. Co zresztą jest w pozwoleniu wodnoprawnym, więc... To jest ta skala. No dobrze, czyli będą, kiedy możemy się spodziewać właśnie tego typu założeń, że to, co właśnie będziecie sprawdzać od projektanta? Ja dzisiaj to powiem. Proszę, no to pan projektant może to dzisiaj przedstawić. Jest to już... Nie, bo... Aha. No mówię, że te obliczenia zostały zrobione, już te wstępne założenia zostały poczynione, skoro wiemy, jaka jest zaprojektowana przepustowość. No dobrze. Czyli to jak najbardziej pewnie możemy udostępnić. Dobrze. W takim razie tu no, pewną jasność zyskaliśmy. Chociaż no właśnie, trochę taka rozmowa jest trochę głuchy telefon, no bo na przykład to jest też pytanie do projektanta, jakie przyjął założenia dotyczące rozbudowy, prawda? Czyli krótko mówiąc, ile nowych domów i w jak długim czasie będzie można przyłączać? No skąd pan wziął? Niech pan powie jednym zdaniem. No właśnie, nie wiem teraz co. Może wrócimy. No właśnie, no to dobra, to zostawiamy to, tak. Proszę bardzo, to... No to może idźmy dalej właśnie, co tutaj może pan przedstawi jakieś założenia od strony użytkownika? Co dla pana jest najistotniejsze? Musielibyśmy tak naprawdę powtórzyć wszystko to, co wcześniej powiedział projektant. Najważniejsze jest przepustowość, bufor bezpieczeństwa. W tym momencie mamy problem z oczyszczalnią obecną, nie mamy w ogóle zbiornika retencyjnego. To, co tutaj będzie musiało być na pewno uwzględnione w tej rozbudowie, w koncepcjach na pewno jest. Czyli ścieki, mówię, jeśli mam jakieś wody opadowe, większą ilość ścieków, żebyśmy je mogli wcześniej zmagazynować w jakimś zbiorniku buforowym, zbiorniku retencyjnym. Tego nie ma. Na dzisiaj mamy problem eksploatacyjny właśnie przy dużych opadach, przy roztopach, że nie mamy gdzie tego zbuforować. Duży nacisk na urządzenia
na urządzenia dobrej jakości, no bo to też gwarantuje niezawodną eksploatację. To jak pan projektant wspomniał, walczyliśmy na oczyszczalni w Łowicach o urządzenia dobrej marki, na dzisiaj to się sprawdza. Ja nie mam żadnych problemów eksploatacyjnych, czy to z sitopiaskownikami, czy z innymi urządzeniami. Przepustowość oczyszczalni, no też z dużym zapasem, też perspektywiczna, żeby po wybudowaniu oczyszczalni nie okazało się, że ona jest znowu na styk zaprojektowana. Tak mieliśmy to, no, taki nieudany przykład poprzedniej modernizacji. No właśnie, a jak wygląda sprawa sieci? Czy ta sieć będzie rozbudowywana, czy opieramy się na tym, że ona będzie w takim stanie, jakim jest? No na pewno będzie musiała być modernizowana, dostosowana do nowej rozbudowy. Natomiast same kolektory, tutaj uzyskałem informacje, które doprowadzają ścieki do oczyszczalni, są średnicy 300 mm. Czyli taka rura, jak to sprawdzałem, pewnie projektant tu potwierdzi, mówię, daje nam przepustowość rzędu 900 tysięcy m3 na dobę. Czyli nawet przy tej rozbudowie na początku to będzie na pewno wystarczające. No właśnie, ale czy to nie jest tak, że... No mówię, oczyszczanie jest projektowane na 1130 m3 na dobę. A pan mówi 900. Nie, nie, ja mówię, taka rura ma przepustowość 900 tysiąc. W tej chwili. Ciągle więcej, tu projektant mi poprawia, no mówię, to też jest specjalistyczna wiedza wynika. Można to udowodnić obliczeniami. Czyli generalnie, tak jak ja to rozumiem, to jest pewien zapas na nową sieć, tak? Że ta sieć da 900, a jak mamy 1100, no to jeszcze możemy dobudować, tak? Dołożyć. Tak jest, no mówię, tak my tu przy tej oczyszczalni jak najbardziej zakładamy pewną rozbudowę. Czy to będą powstawać nowe kolektory, prawda, nowe przyłączenia? Trzeba to wszystko zmienić. No właśnie, no dobrze. No dobrze, no to cóż, może tak, poprosiłbym może pana Bartnika teraz, żeby jakoś ustosunkował się do tego, co zostało powiedziane, no od strony mieszkańca, który się zna na tych sprawach. Żebyśmy nie wracali do tematu, który już jak gdyby jest omówiony. Trzeba, żeby się inwestor, czyli gmina, określił, czy ta oczyszczalnia będzie przyjmować ścieki tylko z tej sieci, która w tej chwili jest. Czy inna miejscowość do tego nie będzie przyłączona. Chciałem tak potwierdzenia. Nie projektuje się, prawda? Tak no, czy nie? To istotne. Mamy w tej chwili Rybną, Czułówek i Przegin. W to tej oczyszczalni. Jeżeli my ją chcemy teraz zaprojektować na to powiedzmy 1100 czy na 900 metrów przepustowości, no to musimy wiedzieć, czy jeszcze jakieś inne miejscowości będą. A jeżeli będą, wiadomo, my nie zatrzymamy życia i nie zatrzymamy procesu inwestycyjnego, czyli tej rozbudowy tutaj i ucieczki ludzi z mniej ludności, która ma trochę pieniędzy z Krakowa i ktoś będzie osiedlać w tych okolicach. Tym bardziej jak słyszą, że jest kanalizacja, jest wodociąg, jest gaz, to tutaj się będą osiedlać, bo te podstawowe media są, które wpływają na standard życia. Kwestia jest taka, żeby te media nie powodowały uciążliwości dla tych ludzi, którzy tu mieszkają, czyli dla nas. W związku z tym ta oczyszczalnia, która będzie zaprojektowana, musi być z odpowiednią przepustowością, musi mieć ten bufor, tak jak powiedział tutaj pan projektant, i to wyniknie z czego? Z obliczeń demograficznych. Ile jest ludności na tym terenie, ile jest gospodarstw domowych i są na to odpowiednie normy, że z gospodarstwa domowego to będzie tyle i tyle ścieków. Wtedy pan projektant nam przedstawi. Takie są wyliczenia. Do tego dokładam jeszcze odpowiedni bufor, czyli tą ilość bezpieczna, która powinna być nadatnie zaprojektowana i ten horyzont czasowy, czyli na 20 lat do przodu, żeby nie trzeba było następnie rozbudować tej oczyszczalni, tylko ewentualnie ją modernizować czy czyścić. Tak to wygląda? Jeżeli te moje pytania po prostu to załatwiają. Tylko, że ja bym tu tak sprecyzował, czy panu chodzi o to, że o nowe miejscowości, czy panu chodzi o to, że w tych trzech miejscowościach będzie rozbudowana oczywiście sieć kanalizacji? Proszę pana, jest polityka gminy, jeżeli chodzi o umiejscowienie konkretnie Zlewnia w Przeginie Duchownej to są tej miejscowości i tyle. Następna Zlewnia w Łowicach to jest tej miejscowości i tyle, prawda? Czyli projektujemy w tym obrębie nic więcej. Czyli do nas już nie dojdzie następna miejscowość, chciałem tego potwierdzenia, bo na przykład nie znam założeń studiów uwarunkowań przestrzennych, czyli planu jeszcze w tej chwili nie mamy.
gminie. W związku z tym nie wiemy, bo ten plan by precyzował, że będzie konkretnie tyle i tyle miejscowości. No to. Ale czy natomiast rozbudowy nie możemy wykluczyć, bo musimy na 20 lat do przodu myśleć o tym, że na tym terenie będą powstawać jak gdyby nowa wieś, czyli nowe domy, które muszą przyjąć odpowiedzialność. Proszę Państwa, ja chętnie odpowiem na to, tylko to było tak, że ja w ogóle powiedziałem, że nie chcę być w internecie, więc jak pan to wyłączy, to ja to wyjaśnię wszystko i no to jest tylko taka możliwość, że zostawimy to. Dyskutujemy od 15 minut i jeszcze zakończymy ten wątek, no i przejdziemy do pana w takim razie. Tu trochę widzę, że brakuje nam może inwestora. No ale to już nasz błąd. Za mało jeszcze wiemy na temat tego, jak to się robi i w jaki sposób to jest realizowane. No ale w takim razie, no to jeśli są jakieś jeszcze uwagi od strony użytkownika, no to je zakończymy, no i przejdziemy do pana może. To może jeszcze pan Bartnik, może taką opinię, no chyba, że nie ma pan żadnych uwag. Nie, ja tylko chciałem powiedzieć na temat tych nielegalnych ubojni. Jeżeli my stwierdzamy, czy już mówimy, że są nielegalne ubojnie, to znaczy my o nich wiemy. A jak wiemy, że one istnieją, no to powinniśmy już przeciwdziałać za sąsiadem. Problem ten może się pojawić później w nowej oczyszczalni. Wystarczy 2-3 razy. I cała praca pana technologa będzie zmarnowana. No właśnie, no to mi się wydaje, jest istotne pytanie właśnie do użytkownika. Ja nie znam, ja nie wiem, czy to mówię tu do pana Kotuli, że jak ten problem rozwiązać, bo jak wiadomo, ze ściganiem jest duży problem. Wszyscy wiedzą, nikt nie jest w stanie sobie poradzić, czyli to wystąpi. No i w związku z tym, czy wytrzyma to założenia projektowe, czy nie. No bo być może na przykład z uwzględnieniem tych ubojnic to trzeba robić na 1500, a nie, dostaniecie fajną nie na 1100. Nie, i co z tego, że dostaniecie nową puszczę? To będzie nam zakłócało w ogóle proces technologiczny. No właśnie. Nie czy to zwiększenie, że będzie większa ilość. Może pan jakoś to skomentować? No to jest właśnie oczywiście problem cały czas i tej obecnej oczyszczalni. My wiemy, że te ścieki, bo my widzimy, że te ścieki się dostają, natomiast nie jest tak prosto ustalić, skąd te ścieki są. My wiemy, że one są w kanalizacji, prawda? My je zauważamy dopiero jak one kilometrów ma ta kanalizacja, że nie jesteście w stanie? No kilkadziesiąt. No ale ile? 100? Mówię kilkadziesiąt. No ale ile? 100? No to ja pani, mówię, precyzyjnie jestem przygotowany. No dobrze, ale 20 czy 100? 87 kilometrów sieci jest kanalizacyjnej w gminie. W gminie. No nie mówię, nie jestem w stanie teraz dokładnie precyzyjnie podzielić na miejscowości, ile danej miejscowości jest sieci. A pan ma wiadomości od ilu osób, że są takie nielegalne ubojnie? Od 5 czy pani, ja nie mam od osób, tylko ja stwierdzam takie ścieki w oczyszczalni. My widzimy te ścieki, że dopływają do przepompowni. My nie musimy mieć informacji od jakichś tam osób. Żaden życzliwy do was listów nie proszę panią, nie. No, niestety. No właśnie. Rzecz jest o tyle trudna, że formalnie rzecz biorąc, to są działania pozaprawne, czyli one podlegają ściganiu. I takie działania trzeba zgłaszać dokładnie. No, jeśli jest tego świadkiem takiego zdarzenia, trzeba to zgłaszać na policję. Przede wszystkim. Tak. Nie do zakładu, bo mówię. No nie, to tylko że chodzi mi o co innego, że patrząc realnie, gmina nie jest w stanie tego wyegzekwować, bo to już nie wchodzę w to, czy to policja, czy straż miejska, czy WIOŚ. Więc z tym problemem trzeba jakoś się uporać. I w związku z tym nasze pytanie jako mieszkańców, co chcecie z tym zrobić? Czy będą na tyle, bo drogi są dwie, albo gmina powie, zwalczymy to i zlikwidujemy, wtedy w porządku, albo powie, nie zwalczymy, nie zlikwidujemy, ale uwzględniamy to w parametrach wielkości projektu. Bo to nie tylko wielkości. No to no właśnie. Czyli rozumiem, to pytanie do pana jest. No dobrze, to zostawiamy je do pana.
Bo teraz tak, bo jeśli już pan powiedział wszystko, jak chodzi o sprawy projektowe, to ja mam jeszcze bieżące sprawy, więc może w takim razie z tym, a państwo, jeżeli mają pytania, to też. Mianowicie, bo nasze ostatnie spotkanie rozstaliśmy się zawieszając, znaczy zostawiając jakby dwa punkty. Pierwsza sprawa to jest zamknięcie tej studni, która nie wiem jak to się nazywa, ale z jakichś powodów, mimo że pierwotnie była zamknięta, teraz jest otwarta, chodziło o klapy tam. I druga sprawa, pomiary. Obiecywał nam pan jeszcze w lipcu, że będziemy mieli dostęp do aktualnych pomiarów, które zresztą są obowiązkowe w nowym pozwoleniu wodnoprawnym co miesiąc przez rok. Tego nie ma, no i chciałem zapytać, co z tą sprawą, no bo tutaj dał pan słowo, no i nie dotrzymał chyba. No chyba nie do końca. No właśnie, panem nie, no proszę bardzo. Także pierwsza kwestia, klapa jest wykonana na no nie, mówiłem o badaniach. No ale dwie kwestie pan poruszył, tak, muszę się po kolei w kolejności, czyli kwestia pierwsza, zamknięcie tej studni dopływowej, bo o to chodziło. Klapa została wykonana w tym terminie, w którym ustaliliśmy. Mogę przesłać zdjęcia. To bym właśnie... Nie ma najmniejszego problemu. Duża prośba o przesłanie zamieścimy na stronie internetowej. Bardzo nam będzie miło, że władza, w cudzysłowie, dotrzymuje słowa. Natomiast druga kwestia badań, no omawiać mi się, że zamieścimy je na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Komunalnej i tam też te wyniki się znajdują. Od dłuższego czasu. Czyli są, tak? Tak jest. A no to niestety nie powiadomił mi pan. Znaczy mówiłem, że będą na stronie, no i na no stronie są publikowane na bieżąco. Dobrze, co mamy, kiedy zostały wykonane? No nie, podaliśmy stronę. Tutaj nie ma żadnej strony, nie ma problemu, żeby to odszukać. To proszę bardzo, tylko powiedzieć, kiedy zostały wykonane? No więc badania wykonujemy każdego miesiąca, czyli i we wrześniu, i w październiku, i w listopadzie zostały pobrane. Bo myśmy się spotkali we wrześniu. Tak, we wrześniu, pod koniec września. I pod koniec września była pobrana pierwsza próbka. Z takimi ustaleniami w październiku. Czyli mamy badania od września. Od września. No to dobrze. No to w takim razie bardzo dobrze. Wejdziemy na te badania, dowiemy się, co trzeba. No powiem szczerze, że no, mogę pana przeprosić, że byłem zawiedziony, ale to zdaje się wynika z braku wiedzy, z braku komunikacji. Dobrze, no to w takim razie może... No dobrze, ale jakie te wyniki są? No bo są wyniki, ale jakie? Dobre, znaczy, tak? Mogę powiedzieć tak, są lepsze niż były wtedy, jak obowiązywało pozwolenie, w którym jeszcze była dopuszczalna redukcja, natomiast my nie jesteśmy jeszcze w stanie spełnić tego nowego, czyli prawda, gdzie są podane te parametry. To istotne pytanie, czy spełniają te badania parametry pozwolenia wodnoprawnego? Czyli one są lepsze niż te, które spełniały poprzednie pozwolenie wodnoprawne, natomiast no mówię, no tutaj pewnych rzeczy nie przeskoczymy. No gdyby były spełnione, to pewnie niepotrzebna by była ta modernizacja i byśmy się tutaj nie spotykali. No bo no tak, tylko że niestety powiem szczerze, że mnie to nie zadowala. Bo... No nikogo to nie zadowala, no nas też to na pewno nie cieszy. No tak. Zrobimy wszystko, no i mówię, i są efekty tej pracy. To znaczy co wszystko? Budujemy nową oczyszczalnię, tak? Co proszę? Nie, moim zdaniem to za mało, bo... Obywatelowi należy się to, co jest zapisane w pozwoleniach. Pozwolenie wodnoprawne określa parametry i powiedzenie, że będziemy się starać, no moim zdaniem jest trochę niepoważne. Bo co zrobimy? Macie się nie starać, tylko dotrzymać parametrów. Dobrze, ale żeby dotrzymać parametrów, no to musi być zwiększona i przepustowość, no i muszą być zrobione wszystkie te prace, które są projektowane. No. To będzie problem, bo no, ale to w takim razie co? Świadomie będziecie nie dotrzymywać tych parametrów. Ale my tego nie robimy świadomie, proszę bardzo. No, nie świadomie. Nie o to chodzi. Ale mówię, my no to przepraszam, no to my trzeba... ścieki przez oczyszczanie muszą płynąć. No tak. Nie da się ścieków zatrzymać. Ale to, no to ja nie wiem, normalny człowiek to by wystąpiło nowe pozwolenie. Dajcie mi pozwolenie na takie parametry, które mogę wypełnić. No bo bawimy się w jakiś ciuciu babkę.
No nic, od pana zostawiamy na koniec niestety, no sam pan tego chciał, no, chyba że pan chce... Niech się pan odważy i wyjdzie. Ale to nie chodzi o odwagę, proszę panie, tylko ja nie chcę, żeby coś krążyło w sieci, to chyba można to zrozumieć, nie? Wie pan, mam do tego prawo, tak żeby ustawić... No tak, oczywiście, szanujemy to prawo, więc no trudno, no gorzej się rozmawia, no ale trudno. Także no tutaj o ile przeprosiłem pana za to, że myślałem, że nie ma pomiarów, to niestety tutaj jestem zbulwersowany bardzo negatywnie, no bo powiedzenie będziemy się starać, no to ja słyszałem już przed wielu, wielu laty, no będziemy się starać, no i co? Czyli nie wiem, czy to, co jest napisane... Pan jest teraz, pan też jest troszkę niepoważny, no mówię, no po to jest, projektowana rozbudowa, no bo w jakim celu? No, co jest powodem? No właśnie to, że oczyszczalnia nie jest w stanie spełnić warunków, prawda? To jest jeden z kluczowych powodów. No to ja mam, no nie, to ja zadam to pytanie panu staroście. Po co wydawał takie pozwolenie? No bo to jest nieporozumienie. Wydane pozwolenie, które jest fikcją z założenia, no bo się nic nie da zrobić. Nie jest z założenia fikcją, no mówię, my przez rok mamy czas, aby przez rok, prawda, przekazujemy wyniki. Nie panu staroście, tylko do biosi, to też jest... Mówię, pewne pracowanie. Panu staroście też, bo jest w pozwoleniu. Ale pozwolenie, że... do pana starosty przekazujemy wyniki badania cieku. To jest taka dodatkowa informacja dla pana starosty. Natomiast wyniki ścieków przekazujemy do wiosny. To jest instytucja właściwa. Bo wie pan, no ja tak wydaje, staram się zwerbalizować podejście mieszkańców tak zwanych, prostych ludzi, którzy są chronieni pozwoleniem. Tylko na papierze. No to po co to pozwolenie? No to przecież nie należało go wydawać w ogóle. No z tym, że być może to nie jest pytanie do pana, to raczej będziemy pytać tych instancji, które wydały to pozwolenie. Bo przecież z góry było wiadomo, z tego co pan mówi, że... Nie było tego, że wiadomo. No, mówię, my dajemy... Nie dotrzymacie. Wcześniej były badania, że badaliśmy procent redukcji. Czyli robiliśmy... No, badana była różnica pomiędzy ściekami, mówię, ładunkiem ścieków dopływających, a tych oczyszczonych. W tym momencie zasada pomiaru została zmieniona. Badane są tylko ścieki oczyszczone. No tak. No i mówię, przez rok czasu będzie weryfikowane. To nie jest tak, że po miesiącu można stwierdzić, że my nie dotrzymujemy. No, mamy 3 miesiące już. Tak jest, a na co on mówię, żeby stwierdzić, jest cały rok. Prawda? Musimy podać wyniki badań 12 próbek. 12 i co, one się poprawią, tak? Przez następne 9 miesięcy. Miejmy nadzieję, że się poprawią. Ale my tak. To z czego to wynika? Dlaczego to będzie wynikało, że one się poprawią? Mamy nadzieję po prostu. Cały czas nie. Ale robimy wszystko, czyli co robimy, że się poprawią za miesiąc albo za pół roku, a nie miesiąc temu i dzisiaj. Czyli mówię, nadzorujemy proces, szczepimy osad, czyścimy reaktory i to są bieżące zajęcia. A czy nie można skumulować środków ludzi, nie wiem czego, żeby nie za pół roku się poprawiły, tylko dzisiaj, w grudniu? No ale to mówię, no to tutaj to też projektant wyjaśni, że są pewne też działania potrzebne projektowe i potrzebna jest rozbudowa. Czyli tak na tak zasadniczą zmianę nie mamy co liczyć z tego wynika, co pan mówi. No dobrze, się nie ale... poprawią, bo pan wie, że się nie poprawią, to ja nie wiem, do kogo pan mówi, do mnie, czy... No ale ja widzę, że się nie... poprawiają, no może pan sobie sprawdzić też na stronie. Ja sobie sprawdzę, dobrze, pan... Ale to na wszystką stronę potrzebne, jak my czujemy to dalej. Jak śmierdział, jak śmierdział. Możemy debatę znowu prowadzić do takiego przekrzykiwania. No właśnie, może starajmy się to mówić spokojnie i do czegoś dojść, bo ja rozumiem, pan odpowiada w ten sposób, że robimy co możemy, czyli wykonujemy jakieś działania. Wszystkie czynności eksploatacyjne, które musimy, żeby, tak, żeby ten proces... Nawet są pewne efekty, dlatego że był moment, to państwo nawet stwierdzili, gdzieś tak w listopadzie, przed wyborami, że mniej śmierdziało. I wtedy mówili, hoho, no to Kotula coś zrobi. Czyli, krótko mówiąc, no opieraliśmy się na tym, że dodawaliście tej chemii w dwóch studniach, tak? Nie wiem, czy dobrze mówię. W dwóch kolektorach. A to też musimy to rozdzielić, bo to, czy mówimy teraz o zapachach, oczyszczalni, czy mówimy o procesie, mówię o wynikach badań. No tak. To... Czyli teraz mówimy o tych ciążliwościach. Tak? Teraz mówimy o tym, co państwo robicie. Czyli no staracie się, czyli na przykład były i są, być może są, no to pan może potwierdzić, jak długo będą te zabiegi dotyczące obniżenia tych zapachów.
Natomiast to proszę jeszcze powiedzieć, co robicie, żeby polepszyć wodę, czyli polepszyć parametry tych oczyszczonych ścieków. No tak jak mówię, nadzorujemy proces, czyli cały czas pilnujemy osadu, szczepimy nowy osad, czyścimy reaktory. To są podstawowe działania na oczyszczanie i cel poprawienia. No mówię, tutaj jest biologia, prawda? Ścieki oczyszcza biologia i tego pilnujemy. Natomiast jeśli chodzi o te zapachy, o których Pan mówi, dozowanie jest ciągłe od momentu, w którym się mówiliśmy, czyli od października, tak? Nawet od miesiąca zwiększyliśmy dawkę Feroxu, czyli wcześniej to było pół litra. W tym momencie jest litr tego środka na godzinę i miejmy nadzieję, że to jeszcze bardziej ten efekt, o którym Państwo mówią, poprawi. No właśnie, bo ostatnio umawialiśmy się, że Pan będzie ciekaw opinii, czy to coś dało, więc ogólna opinia chyba jest taka, że właśnie był taki tydzień, prawda, 10 dni, kiedy rzeczywiście było odczuwalnie mniejsze natężenie tego smrodu. Potem to się skończyło, nie wiadomo, no Pan mówi, że wyście zwiększyli. Zapewne, że dozowanie trwa nieprzerwanie. Tutaj właśnie, a nawet przerw, Pan mówi, że zwiększyliście. A nawet od miesiąca nie da. No to tu jest niedobra wiadomo, że mimo tego powiększenia w zasadzie efektu nie widać, tak? Jeśli chodzi o odczucia nasze. Więc w każdym razie tych działań nie będziemy przerywać. Właśnie, jak długo to jest zaplanowane? No to trzeba, bo to oczywiście też kosztuje, prawda? Tak jest, to są pewne koszty, natomiast mówię, no, liczymy jednak na zmniejszenie tej szkodliwości dla mieszkańców. Na dzień dzisiejszy planujemy te działania jako ciągłe. Nie mamy terminu ustalonego, jeśli zakończymy, będziemy tam pewnie... To w takim razie no, jedynie prosiłbym w imieniu mieszkańców, gdyby coś się stało złego i byście to przerwali, no to prosilibyśmy o powiadomienie. Także uspokajam, na dzień dzisiejszy dozujemy w sposób ciągły, nie planujemy przerwy. Dobrze, czy Państwo... W razie czego gdzie zgłaszać? Czy Państwo mają... To było pytanie. Ale co Pan zgłasza? No na przykład jak będzie to, znowu... To, że nie dozujemy? Mówię, dozujemy w sposób ciągły. Dobrze, ale jak będzie znowu... No to już nawet nie śmierdziało, tylko capiło. Tak, bo do rzeki są... No generalnie tak. Nic na to nie poradzimy, bo Pan robi co mówię, może. No my jakby dozujemy to nieprzerwanie. No właśnie, czyli to jest też kwestia może pogody. Czyli mówiąc generalnie, na razie mamy to co mamy i lepiej zdaje się nie będzie, tak? Dziękuję. Myślę, że będzie, bo to też jest projektowana To jest kluczowe. Dobrze, tu było pytanie z tym dowożeniem. Może to wyjaśnimy, żeby nie było tutaj nieporozumień. Z tym dowożeniem... No to ja oświadczam, że my tu żadnych ścieków do tej oczyszczalni nie dowożymy. Czyli jeżeli pojawia się beczkowóz, to nie jest to dowożenie ścieków, tylko coś innego, tak? To może być eksploatacja. Mówię, czy dowóz osadu, czy odbieranie osadu nadmiernego. Takie czynności są robione. Czy też, mówię, beczki przyjeżdżają do czyszczenia studni. No to o godzinie 6.15, 6.10 i za chwilę wyjeżdżają, to jest czyszczenie. O 6 rano, Po 6 rano. Tak jest. O 6 rano przyjeżdżają. Proszę, to ja mam prośbę do Pani, skoro Pani widzi, proszę zapisać numer rejestracyjny, możemy to zweryfikować. Proszę Pana, bo ja stoję przy drodze, to jest akurat taki duży wóz, że widać go, nie? No to mówię, no to proszę, jakby wtedy sprawa się wyjaśni, pokażemy zlecenia na czyszczenie. 17 chyba listopada to było i chyba 19 listopada. Może ja to źle wyścigi. A Pani jest pewna, że to... Nie ma takiej możliwości. Pani nie widziałam, wjeżdżał beczkowóz i było ciemno. No właśnie. Światła się zgasiło, tam muszę też na chwilę. Ale Pan mówi, że beczkowóz może być używany też do innych rzeczy. Zasanizacyjny tak zwany przyjeżdża do czyszczenia tych urządów. No ale chyba to jest ewidencjonowane, więc myślę, że można sprawdzić. No oczywiście, no mówię, proszę, nawet dzień później zobaczyć, czy było, ale... No, proszę podać datę, ewentualnie... No najlepiej zrobić zdjęcie. Zweryfikujemy. Pomoże. Znaczy zdjęcie z rejestracji. Jakie nie są dowożone. Z rejestracji. Akurat zanim się tam dobiegnie, on już odjeżdża. Tam nikt Wam nie mówi, że ktoś próbuje przywieźć i tak dalej, bo Pan... Proszę Pani, brama jest zamknięta, no nikt bez naszej wiedzy nie może przejechać przez tą, prawda, wjechać na teren oczyszczalni. No jest dwóch pracowników od
godziny 8 do 20. Jeśli ktoś wiedzie po tych godzinach, to jest normalne. Od godziny 6 do 20. Poprawiam się jak najbardziej. Także mówię, no jeśli ktoś wjechał poza tymi godzinami, no to to jest włamanie na oczyszczenia. Bez naszej wiedzy. Może ktoś nie ma to. No nie ma takiej możliwości. A może pracownicy wiedzą, że ktoś przyjeżdża, tylko pan nie wie. No właśnie, no szli na lewo. Nie ma takiej możliwości. Ale zrobimy. No dobrze. Proszę zrobić. Jeżeli będą. Czy jeszcze jakieś pytania do pana Kotulisa? Ja miałbym prośbę, żeby pan podał adres strony, na której można coś znaleźć, bo ja nieraz próbowałem dotrzeć do ZGK, jakoś jest problem. Proszę bardzo. Proszę bardzo. www.zgk.czernichow.pl. Bo nawet trudno znaleźć cenę wody na stronie. Przyznam się, że próbowałem znaleźć. No tam pan na pewno znajdzie. Tak? I te informacje, dlaczego tak często tą wodę wyłączają, z jakiej przyczyny i dlaczego pan sołtys nie powiedzi, że nie będzie wody, bo gmina nagle zamyka. Proszę panie, jak je zawalia, no to nie jesteśmy w stanie, uprzedzić, że wody zabraknie. Natomiast na pewno jeśli mamy prace modernizacyjne, z wyprzedzeniem uprzedzamy. Nie też. Natomiast mówię, no jak my mamy informację, że pękła rura, woda się wylewa, no to nie mamy czasu na budowę. To jak się do gospodarki zadzwoni, to pan mówi, ja jestem nowy i nie wiem dlaczego. No na pewno tak nie mówię. No, słowo honoru, bo do mnie powiedział. Proszę panią, ja taki telefon nie odbieram. Nie, tego to, ja nie mówię, że pan, ja nie mówię, że pan, bo ja pana nie znam. Ktoś, kto odebrał telefon. Ja nie wiem, że pan jest nowy. No nie ktoś mamy tak. No nie wiem, no. To trzeba ktoś nagrać. Nowszy od pana, ktoś nowszy od pana. Jeszcze jedno pytanie, jeżeli można. Bo tutaj padło słowo, że pan nie ma wpływu w ogóle na sieć. Nie bardzo to rozumiem, bo każdy zakład gazowniczy czy elektryczny, no w jaki sposób ma możliwość sprawdzenia, kto jest podłączony do sieci, kto po prostu jak korzysta z tej sieci. Wiem, że pan ma jakieś urządzenie do zadymiania, więc do sprawdzania szczelności tej sieci. Pytanie, czy w ogóle korzysta pan z tych urządzeń, czy tylko je pan po prostu posiada do ewidencji? A może nie posiada? Takie kontrole jak najbardziej były przeprowadzone. A w Rybnej były jakieś takie prowadzone, bo nie słyszę, a na pewno by o tym mieszkańcy mówili. Bo pan mówi 90 km, ale może by też 900 metrów było czy były po prostu takie akcje zadymiania? Czy były i kiedy? Znaczy ja powiem od kwietnia w Rybnej nie było. Ja jestem od kwietnia na tym stanowisku, także... A dlaczego pan nie spróbował chociaż raz? Proszę pani, no kontrole mieliśmy różne, mieliśmy też w Czernichowie, mieliśmy w Wołowicach. No, ale jesteśmy... w Przeginie Duchownej i w Rybnej. Nie było, a będzie kiedy? No właśnie, no to... No ale to przecież takich ale rzeczy nie możemy wcześniej ujawniać, no bo wszyscy się przygotują, prawda? Ale jak się kontrole... 9 miesięcy nic nie stało, no to już takie się takie kontrole muszą być. Wie pan, jak ktoś ma rynek podłączony do kanalizacji, to pan nie odłączy. No może dlatego tak się dzieje, bo wy w ogóle nie dymicie. Właśnie, może skutek będzie taki, że... My nie dymimy. Że wystarczy, że pan powie, że będą. Że będą, nie że powinny być, tylko że będą. Oczywiście terminy nie musimy zdradzać. Kontrole są przeprowadzane. Czyli będą, tak? Tak jest. Bójcie się ci, co słuchacie. Wie pan, też zakłady chyba mają jakieś łapacze tłuszczu. Przecież to jest pod kontrolą sanepid, jakieś instytucje mają wstęp. Pan ma zasadę podłączenia się do kanalizacji, przedstawia jakiś operat, że jest to zakład, który prowadzi politykę oczyszczania na tym terenie. Tak jest, no to rozmawialiśmy, że nie jest problem zakładu. No, nie jestem wrażenie, że pan nie bardzo ma dostęp do tych firm, które tam działają, do firm, które działają na naszym terenie. No ale tutaj rozmawialiśmy, że to nie jest problem firm, które mają legalnie zgłoszoną działalność, bo takie firmy jak najbardziej dbają, mówię, mają podczyszczanie. Problem jest tych nielegalnych ubojni. I to jest ciężko. A ile jest tych nie podłączonych? Ale skąd my to mamy? Ktoś to może zna. No właśnie. No mówię, że my widzimy, że ścieki takie dopływają do oczyszczania. Proszę pana, ale pan ma umowę podpisaną z kimś, kto bierze ogromną ilość wody. Pan wie, że on tego nie wykorzystuje do kąpania małych dzieci. Tylko do podlewania ogródka na przykład. Tylko do podlewania ogródka w grudniu. Zimno. Więc pan wie, że tu coś śmierdzi. Czy pan nie wie? Nie, to tak prosto się nie przekłada. No ale w zimie to raczej prawie, że 95%... No, ale nie mamy akurat w zimie takich prawda, to pan oczy zużycie wody. Tutaj może do pana tak, projektu... Natomiast mówię, tak, że... Racja, mówię, że... Nie mierzy pan ścieków wychodzących z budynku. Nie. No właśnie, bo tu... Ale pan wyczuł naszą sugestię, pan wie, czego my od pana oczekujemy. Tu krzyczy interes mieszkańców. Rozeznajcie to zjawisko, bo inaczej no, może być druga katastrofa, czyli modernizacja, która nie przyniesie skutków. No może przesadzam, ale takie niebezpieczeństwo istnieje. I tutaj właśnie to jest też pytanie do pana projektanta.
czy spróbuje oszacować to zjawisko, no bo jeżeli ono realnie jest, to ono da się jakoś opisać, prawda? Czyli no, poczekamy na odpowiedź na to pytanie, bo może od tego by należało zacząć, że mamy ścieki, nazwijmy to legalne i nielegalne. I teraz ile jest tych, ile będzie tych, ile tych. O ile te legalne no, możemy szacować trafnie, to wydaje mi się, że ta druga działka jest zupełnie, zupełnie nierozeznana. Pojawia się w rurach coś, ale na jaką skalę nie wiemy. A w projekcie, sądzę, no, powinno to być ujęte, żeby to on miał ręce i nogi, bo nad tym wszyscy radzimy. Zresztą moja opinia jest taka, że zresztą może się za bardzo wymądrzam, ale to pan projektant mnie skoryguje, że tutaj błąd chyba został popełniony na etapie projektowania, że założenia projektowe rozjechały się z realizacją. Tak to widzę generalnie, nie wiem czy słusznie, więc jesteśmy teraz w fazie właśnie projektowej. Czy jeszcze ktoś z Państwa do Pana Kotuli i do Pana Janasa? No bo jeśli nie... proszę bardzo. A propos tych badanych próbek ścieków oczyszczalni. Ja chcę też pamiętać, kto te próbki pobiera i to za jaką są instytucje badane. No właśnie, w jaki sposób są wykonywane pobieranie próbek? Próbki są pobierane przez uprawnionych próbkobiorców z SGS Ekoprojekt. Taka firma z Pszczyny. Czyli to jest firma, z którą gmina ma umowę na zakład na wykonywanie pomiarów. Czyli wykluczamy tu sytuację, w której sami siebie badacie, tak? No to musi być laboratorium, które ma akredytację, także my nie możemy... Panu być może o to chodziło, prawda? Mamy swoje podręczne laboratorium, jest... gdzie sobie weryfikujemy, prawda? Czyli jest niezależna firma? Jakie miejsce są punkty pobioru tych ścieków? Okej, dzień dobry. Ja chciałam zapytać, w którym miejscu są punkty pobioru tych ścieków już oczyszczonych? Tych próbek, tak? W którym miejscu się to pobiera? Czy bezpośrednio za oczyszczalnią, czy tam na przykład 5 km dalej? Nie, no to muszą być próbki pobierane na wylocie z oczyszczalni. Bo my badamy ścieg oczyszczony, czyli to co wylatuje z oczyszczalni, a nie to, co się już tam miesza. Z tego co wiem, te miejsca są dokładnie opisane w pozwoleniu wodnoprawnym. Jeśli pani byłaby zainteresowana, to prześlę pani to pozwolenie. Tam jest dokładnie napisane, gdzie i w jaki sposób ma to być robione, co zaczyna mnie rzeczywiście śmieszyć, no bo urzędnicy produkują dokumenty, gdzie jest bardzo dokładnie napisane, tylko że z góry wiadomo, że nie będzie dotrzymane. No ale to już nie będę się... Nie wiadomo, no to pan właśnie powtarza. No właśnie, już nie będę się... No nie wiadomo, my to teraz sprawdzamy, prawda? Były 3 badania, mamy 12 próbek roku, żeby... No ale przecież wynik znamy. Ale przecież pan wynik zna, prawda? Wynik znamy, bo to jest modernizacja, prawda? Tak jest, no, ale to... no bo to jest też modernizacja, tak, żeby pracę tej oczyszczalni tak. usprawnić. Podzieliłem się swoją refleksją, także wystarczy. Czy Państwo jeszcze są jakieś pytania do Pana Kotuli? Jeśli nie, to poprosimy Pana, wyłączymy kamery, poprosimy Pana projektanta... Nie to śmieszy jako dziennikarza, no ale szanuję pana poglądy. Proszę bardzo. Ale to znaczy nie. Myślę, że zwłaszcza w tej drugiej części doszliśmy do istotnych spraw, które nas interesują. I moja propozycja byłaby taka. Gdybyśmy dostali te kryteria, na których pan projektant się oparł, spróbowalibyśmy je, że tak powiem, na własny rozum przeanalizować, a następna rozmowa, spotkanie mogłaby być na ten temat. Czy wyjściowe założenia, które pan przyjął, szacunki, odpowiadają naszym? Jeśli się zgadza, no to jest świetnie.
można powiedzieć, nie ma o czym rozmawiać. Gdyby się nie zgadzało, no to wtedy jest jeszcze szansa albo przekonania Pana, albo na odwrót. Jeśli nas Pan przekona, że no robimy jakiś błąd, to jak najbardziej. Więc czy taka propozycja, możemy się rozstać w takim razie z taką propozycją? Nie wiem. Dobrze, w takim razie nasza propozycja jest taka, sądzę, że Państwo się zgadzają, czekamy zatem na odpowiedź, czy będzie to możliwe. No, zadzwonię do Pana za parę dni i będziemy wtedy znali tę odpowiedź. Także chyba na dzisiaj tyle, no ponad 2 godziny. Może wystarczy. No, mam nadzieję, że z pożytkiem. Dziękujemy naszym gościom, czyli panu Zbigniewowi Musze, który nie chce być w internecie, panu Pawłowi Kotuli, któremu jest obojętne, panu Tomaszowi Janasowi, jego nie znam zdania, ale nie bronię się, no i panu Stanisławowi Bartnikowi, naszemu ekspertowi, a tu jeszcze chciałem dodać, że mówimy naszym własnym rozumem, ale wspomagani przez fachowca, więc moim zdaniem propozycja jak najbardziej sensowna. No i co, i to by było na tyle w takim razie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zapraszamy na następne spotkanie.